Notujemy niebywały wzrost zainteresowania uzyskaniem paszportów wśród właścicieli zwierząt i zakładów leczniczych. Zazwyczaj wydawaliśmy od 8 do 10 tysięcy paszportów miesięcznie, a teraz już w marcu wydaliśmy blisko 24 tysiące paszportów i w kolejce czeka jeszcze kilkanaście tysięcy następnych do wydania. W związku z agresją Rosji na Ukrainę, myślę, że właściciele zwierząt postanowili na zapas wyposażyć się w druki paszportów. Jak zazwyczaj taką wzmożoną aktywność w tym względzie zauważaliśmy w okresie wakacyjnym i ferii i urlopów, to teraz właśnie w związku z tą trudną sytuacją i myślę, że dlatego lekarze weterynarii zamawiają w izbach okręgowych, a izby okręgowe u nas te paszporty w takiej właśnie ogromnej ilości. Ale chciałem zaapelować tutaj do wszystkich właścicieli, żeby wstrzymali się chwilę, nie gromadzili tych paszportów na zapas, bo ich wystarczy. Problem nie polega w szybkości drukowania, bo już uruchomiliśmy drugą linię do drukowania paszportów, ale również do ręcznego sprawdzania poprawności drukowania. To jest bardzo ważne, dlatego że paszport nie jest tylko zwykłym drukiem na papierze, ale zawiera różnego rodzaju elementy, wklejki, foliowane, zawiera takie elementy, które trzeba niestety sprawdzać ręcznie. I to powoduje, że żeby te paszporty nie były wadliwie wydrukowane, bo wtedy nie są ważne, następuje tutaj troszeczkę opóźnienie. Ale tak jak mówię, sprawa jest w toku załatwiania i w ciągu jednego, dwóch tygodni zdołamy nadrobić te zaległości.